Po emisji programu bardzo dużo osób o nas usłyszało, dowiedziało się o tym miejscu, jakim jest Rancho Laszki. Dzięki temu otrzymujemy bardzo dużo pomocy od ludzi. Zwierzaki dostają bardzo dużo jedzenia, jakieś owoce, warzywa, nawet po świętach dostaliśmy tira choinek. Zaczekajcie chwilę. Kozy w tej chwili się nie doją. Czekamy na porody. Tak w połowie marca. W tej chwili staram się jak najlepiej karmić. Dostają między innymi choinki, żeby uzupełnić jakieś ewentualne braki witamin. No ludzie po prostu zajeżdżają czasem niespodziewanie, co też nie jest do końca takie fajne, bo czasem jest uciążliwe, bo są to różne pory. Czasem jest to bardzo rano, czasem jest to pora obrządków. Bardzo fajnie by było, gdyby to były jakieś wizyty wcześniej zapowiedziane, ponieważ wiadomo, przy tylu obowiązkach nie jestem w stanie zawsze każdego oprowadzić, pokazać. Ja bardzo lubię gości. Bardzo lubię, kiedy nas ktoś odwiedza. Moje psy też uwielbiają gości. Ale no, zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie wchodzili po prostu na własną odpowiedzialność, co nie było zbyt rozsądne.